Wśród bogatych i różnorodnych zbiorów stałej ekspozycji Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiego Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Kielcach wyróżnia się bogaty zbiór obrazów pędzla Rafała Hadziewicza. Głównie są to portrety bliższych i dalszych członków znanej kieleckiej rodziny Jarońskiej, z którą malarz był skoligacony. Wśród nich znajdują się dwa portrety Ludwiki Gropler. Pierwszy z 1839 roku, na którym Ludwisia ma 12 lat, i drugi, namalowany przed 1850 rokiem, portret pięknej kobiety zwracającej się do widza poprzez odsłonięte ramię. Historia Ludwiki zaczyna się 12 czerwca 1814 roku, kiedy to wdowiec Błażej Głowacki, organmistrz, organista oraz producent fortepianów i klawikordów, poślubia o 27 lat młodszą obywatelkę miasta Krakowa, wdowę Agnieszkę Rzechak. Pierwszą żoną Błażeja była Rozalia Zrawickich. Miał z nią syna, Jana Nepomucena Głowackiego, późniejszego wybitnego malarza. Błażej i Agnieszka mieli 5 dzieci, same dziewczynki. Pierwsza urodziła się Anastazja, potem kolejno rodziły się Aniela, Jadwiga, Tekla, Ludwika, a właściwie Katarzyna Ludwika i najmłodsza Stefania. Wspomniany wcześniej przyrodni brat sióstr Głowackich, Jan Nepomucen, jako znany w środowisku krakowski malarz, miał liczne grono przyjaciół, przede wszystkim artystów. A jego siostry przyrodnie liczne grono adoratorów. Z tego kręgu wywodzili się też przyszli mężowie. Anastazja została żoną znanego malarza Rafała Hadziewicza, Ludwika wyszła za mąż za Henryka Groplera, brata ciotecznego Jana Matejki, a Stefania za Feliksa Jarońskiego, kompozytora. Ludwika Głowacka urodziła się 7 kwietnia 1827 roku w Krakowie przy ulicy Poselskiej. Następnego dnia ojciec wraz z Wojciechem Bartynowskim, zaprzyjaźnionym kupcem handlu win, mieszkającym przy sąsiedniej ulicy Grodzkiej, zanieśli dziecko do parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Ówczesny wikary kolegiaty Jan Berkowicz, a jednocześnie urzędnik stanu cywilnego w Krakowie, odnotował w księdze parafialnej, że ojciec okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu niego dnia wczorajszego. Dał mu imiona Katarzyna Ludwika. Kiedy Ludwika miała 9 lat, zmarł jej ojciec. Po śmierci męża jej matka Agnieszka Głowacka wyszła kolejny raz za mąż. Jej trzecim mężem został malarz Józef Brodowski starszy, znakomity rysownik zabytków Krakowa. Brodowski był także nauczycielem Jana Nepomucena Głowackiego, a w późniejszych latach jego kolegą z pracy w Gimnazjum Świętej Anny i w Szkole Malarstwa i Rysunku Instytutu Technicznego. W 1850 roku latem młoda panna Głowacka wyszła za mąż za Henryka Groplera i razem z mężem wyjechała do Stambułu. Henryk urodził się w Krakowie w ewangelickiej rodzinie zegarmistrzów i jubilerów. Był także synem Krzysztofa, a przez matkę Mariannę Zuzannę z Rozbergów ciotecznym bratem Jana Matejki. W latach 40. XIX wieku znalazł się w Szwajcarii, gdzie pracował jako zegarmistrz i agent znanych szwajcarskich firm, jednocześnie uczył się zawodu od samego Patka. Teodor Tomasz Jerzy w swoich wspomnieniach odnotował: Groplerostwo pojawili się w Konstantynopolu przed wybuchem wojny wschodniej. Oboje rodem byli z Krakowa. Ona Głowacka z domu wyprowadzała pochodzenie swoje od tego Głowackiego, co pod Racławitami harmaty zdobył. Na imię jej było Ludwika, jemu Henryk. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów Rzeczypospolitej i postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Nic dziwnego, że Polacy w ramach wielkiego narodowego eksodusu równie chętnie jak do państw Europy Zachodniej kierowali się na południe. Któż z Polaków, bądź stale, bądź tylko chwilowo bawiących nad Bosforem, nie znał tego człowieka i nie był w jego domu w Bebeku? To pytanie zadał Józef Rogosz, znany w XIX wieku powieściopisarz, poeta, publicysta we wspomnieniach pośmiertnych o Henryku Groplerze. Inni niezainteresowani tematem nie uświadamiają sobie, że też znają męża Ludwiki. To postać uwieczniona przez Jana Matejkę na obrazie Rejtan Upadek Polski, wyobrażająca tytułowego bohatera. W Stambule Ludwika i Henryk zamieszkali na przedmieściach w Bebek, dzisiaj jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic tego miasta. Ich dom, stojący otworem przed przybyłymi do Turcji rodakami, nazywany był ambasadą Polski i stanowił centrum polskiej emigracji.
Dla Ludwiki namiastką rodzinnego domu ojczyzny stał się salon. Nazywano go salonem demokratycznym, albo inaczej salonem Ludwiki Chłopki, bo jak głosiła legenda rodzinna, Ludwika wywodziła się od Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic. Henryk należał do spółki wielkiego przedsiębiorstwa kopalń marmurów i gipsu boracytów Azji Mniejszej na południowym brzegu Morza Marmara. Dzięki dobrym kontaktom z rządem tureckim pozyskał koncesje na tereny górnicze w Turcji. Eksportowano stamtąd marmury, gips, a następnie boracyt. Groplel między innymi na boracycie dorobił się wielkiego majątku. Współcześni groplerów opowiadali, że jako posiadacze znacznej fortuny pomagali Polakom na wschodzie, a wielu z nich postawili na nogi. Znający osobiście Henryka przedstawiali go jako wielkiej zacności człowieka, który największą uczuwał satysfakcję, jeżeli mógł któremuś z Polaków dopomóc i przyczynić się do ustalenia jego egzystencji. Ludwikę przedstawiali jako osobę nadzwyczaj uprzejmą, wykształconą i miłą, z wielką wprawą, uczuciem i artyzmem grającą na fortepianie. Jadwiga Zamojska, żona generała Zamojskiego, w liście do księcia Adama Czartoryskiego groplerową określiła jako bardzo milutką, grzeczną, a nawet wykształconą kobiecinkę, mającą bardzo dużo dobrych stosunków z cudzoziemcami, nazywaną przez Polaków królową demokratów. Na co wuj jej odpowiedział: twoje opisanie owej milutkiej kobiecinki, królowej demokratów, tak jest przyciągające, że sam radbym się jej zalecać. Groplerowie nie mieli dzieci. Chętnie zapraszali gości, żeby wypełnić swój obszerny dom. Ze łzami w oczach prosili gości, by się do nich sprowadzili choć na 2 tygodnie. Każdemu poświęcali uwagę i czas, podejmując ze staropolską gościnnością, obdarowując upominkami. W 1886 roku Henryk Sienkiewicz podczas wyprawy, między innymi do Turcji, tak opisał wrażenie, jakie zrobił na nim dom groplerów i sami gospodarze. Od 2 godzin jesteśmy już rozlokowani w naszym apartamencie. Przyjęto nas jakby dawnych, dobrych znajomych. Przyjęto tak serdecznie, poczciwie i szczerze, że zapomniało się mimowolnie o kłopotliwym położeniu, w jakim znajduje się każdy, co tak niespodziany, a tak wspaniałej doznaje gościnności. Olśnieni tym wszystkim, zachwyceni przepychem mieszkania, wyglądającego jak jakie muzeum najpiękniejszych okazów wschodniej produkcji, niemniej żądni jesteśmy ujrzeć Stambuł i Złoty Róg. Dalej Sienkiewicz pisze w liście do Jadwigi Janczewskiej: stajemy na koniec u celu, nie willa, ale pałac, co się zowie. Wypada służba i gospodarz rozpromieniony. Człowiek lat 50, raźny, czerstwy, witał nas tak gościnnie, że chcąc dać ci o tym pojęcie, muszę powtórzyć, że był rozpromieniony. Na samym wstępie podarował mi starą szablę perską, której cała pochwa pokryta jest zupełnie rzeźbionymi koralami i turkusami. Gospodarz wygląda tak, jakby był gotów darować całą willę. Panią poznaliśmy dopiero przy śniadaniu. Także niezmiernie serdeczna, tylko w inny sposób od męża, bo rozczula się do łez. Tęskni niesłychanie do kraju i choruje z tęsknoty. Dzieci nie mają i całą jej pociechę stanowią koty, których w domu zwyczajnych, angorskich, czarnych, białych, pstrych, starych i małych jest równo 40. W kolejnym liście pisze, żebyś ty wiedziała, jak nam tu dobrze w Bebek, ani myślą puszczać. Panią groplerową Sienkiewicz opisuje jako dobre jakieś stworzenie z kościami, a o panu domu pisze, że nie tylko poczciwy z niego człowiek, ale niezwykle pogodnego usposobienia. Drażni się z żoną i przez cały dzień pęka ze śmiechu. Opowiada o Turcji i pęka ze śmiechu. Henryk Gropler zmarł w 1887 roku. Krakowska Gazeta Polska 26 października informowała o tym fakcie na swoich łamach. Krótką notatkę biograficzną zmarłego kończył opis uroczystości pogrzebowych. Pogrzeb odbył się jak najwspanialej. Trumna pokryta była licznymi wieńcami od rodaków i wielu znakomitości zagranicznych. Około 60 powozów toczyło się za karawanem. Z domu do brzegu morza przyjaciele nieśli trumnę z jego zwłokami. Pochowany został tymczasowo na cmentarzu w Konstantynopolu, lecz niebawem zwłoki jego przewiezione będą do rodzinnego miasta Krakowa. Niestety,
Tak się nie stało. Henryk Gropler pozostał na zawsze na tureckiej ziemi. W Bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się notatka zapisana odręcznie przez Ludwikę. Mój mąż umarł 22 września 1887 roku po południu we czwartek o godzinie czwartej. Z najwyższą filozofią pochowany na Ferikoi w przedmieściu Konstantynopola na cmentarzu protestanckim spoczywa w grobie murowanym otoczonym żelaznymi sztachetami. Bez pomnika jeszcze, a grób to jest ziemia kupiona na wieczność. Ludwika zmarła 14 lat później. W 1901 roku w numerze 24 tygodnika ilustrowanego ukazał się nekrolog Ludwiki Gropler. W willi swojej położonej w Bebeku nad Bosforem, w pobliżu Konstantynopola, zmarła pani Ludwika z Głowackich-Groplerowa, wdowa po znanym przemysłowcu, właścicieli kopalń w Azji Mniejszej. Z domem Groplerów związane są wspomnienia niezliczonego szeregu ziomków naszych, którzy od 1848 roku krócej lub dłużej przebywali na wschodzie. Nikogo nie brakowało. Wszyscy, których na brzeg Bosforu rzuciła zła lub dobra dola, od Teodora Jerza, Karola Brzozowskiego, generała Wysockiego, aż po Henryka Sienkiewicza, wszyscy tu znajdowali gościnę, przyjęcie, serce gorące, dłoń bratną, swoi i obcy, rozbitki, turyści, wodzowie, politycy, uczeni, literaci, artyści. Tłumnie odwiedzali ten dom Polski nad Bosforem, wynosząc stamtąd niezatarte wspomnienia na całe życie. Dziś świetne karty tego domu na zawsze zostały zamknięte. Pod nekrologiem został umieszczony wiersz Artura Oppmana: Jeśli przypomnisz o mnie, jeśli przypomnisz o mnie, to pomyśl, skarbie mój, żem był jak twój niewolnik, jak pies i sługa twój, jeśli przypomnisz o mnie.